zdania są podzielone. Rząd uważa, że ten projekt budżetu jest bardzo ostrożny, znaczy minister finansów uważa, natomiast ekonomiści obawiają się, że może być dalsze ryzykowny, czyli przesadnie optymistyczny co do poziomu dochodów w przyszłym roku. To nie będzie wybitny rok. Ten rok nie będzie odczuwalny jako rok dobry przez średniego obywatela, ponieważ w Polsce tak naprawdę wzrost odczuwamy powszechnie dopiero jak jest około 4%, a to będzie mniej niż 3, no może około 3 przy dobrych szacunkach. Czy uda się w Pana ocenie uniknąć takiego zamieszania jak w tym roku, że w połowie roku okaże się, że budżet jednak trzeba nowelizować? No raczej tak, wie pan, no, została dyscyplina budżetowa bardzo poluzowana teraz przez zawieszenie tych progów ostrożnościowych, więc tak trochę hajda, hulaj dusza bez kontusza, nie ma czym się stresować, więc sobie minister finansów stworzył warunki już tak wygodne, że może spać spokojnie, więc w tym sensie takich nie będziemy przeżywać stresów.